Pokażę Wam dzisiaj makaron. Wszyscy niesłusznie boją się makaronu, bo jest kaloryczny. Makaron jest kaloryczny, jak jest z mięsem i tłustym sosem. Ja Wam pokażę makaron, który będzie bardzo zdrowy i bardzo pyszny. To jest jedno z moich ulubionych dań i tak zwane comfort food. To jest takie danie, które dobrze nam robi na duszy i po którym się dobrze czujemy. Zapraszam. Do naszego makaronu z awokado potrzebujemy przede wszystkim podsmażyć pieczarki. W tym czasie posolę wodę i wrzucę makaron. Użyję dzisiaj ciemnego makaronu, dlatego że ma więcej błonnika i zdecydowanie będzie zdrowszy dla naszych jelit. Pieczarki musimy podsmażyć na złoty kolor. Kiedy pieczarki się smażą, musimy obrać nasze awokado. Zdejmujemy skórę, ale dzisiaj zamiast wyrzucić pestkę, będziemy ją ścierać do naszego dania. Nie wiem, czy wiecie, ale w samej pestce awokado jest 70% więcej wszystkich antyoksydantów, błonnika. Pestka dzisiaj będzie naszą królową. Kobiety, które chcą być długo piękne i młode i zdrowe, powinny jeść tak naprawdę pół awokado dziennie. Teraz pięknie to wszystko zmiażdżę. Awokado powinno być bardzo dojrzałe, bo wtedy jest takie jak masełko. Do niego dodamy cytrynę. Bazą tego przepisu, moją inspiracją był sos guacamole. Ja robię wariacje na ten temat, bo połączę go z makaronem. I co? Dodam jeszcze chili. Chili jest bardzo zdrowym warzywem. Poprawia humor. Uzależnia trochę. Ja osobiście dodaję codziennie chili do swoich dań. Dodamy za chwilę kolendrę posiekaną. Dodamy troszkę soli, pieprzu. Odcedzamy makaron. Starajcie się nie rozgotować makaronu, bo będzie miał on wtedy wysoki indeks glikemiczny i zawyży nam poziom glukozy we krwi. Więc jeżeli makaron, to zdecydowanie al dente. Dodajemy nasze pieczarki podsmażone. Dodajemy pomidor. Jeżeli macie jakieś fajne pesto, które robicie na co dzień, to napiszcie w komentarzach, z czego je robicie. Być może będzie inspiracją dla nas wszystkich i dla mnie szczególnie. Nasze pesto jest gotowe. Podamy je z makaronem, z uprażonymi orzeszkami pini. To danie możesz posypać oczywiście startym parmezanem, a ja dzisiaj zrobię je ze startą pestką z awokado, więc będziemy wcierać naszą pestkę do środka. Może na początek nie ścieraj jej całej oczywiście, ale tak powiedzmy 1/3. Zobaczysz, jak smakuje, zobaczysz, czy Ci w ogóle pasuje. No i co? I serwujemy nasze danie. Pachnie fenomenalnie, ja kocham makaron. To jest mój pomysł na makaron z pesto z awokado. Jeżeli macie swoje pomysły, pamiętajcie, że czekam na Wasze inspiracje. Piszcie w komentarzach, jak Wy najbardziej lubicie jeść makaron. Czekam na Wasze łapki w górę, czekam na Wasze lajki i mam nadzieję, że będzie Wam bardzo, bardzo smakowało, tak jak mnie. Smacznego! Rewelacyjne, przepyszne.